Dany jest wzór takiej funkcji we wzorze mamy x, x będziemy mnożyli przez 2, następnie odejmiemy od wyniku 1 i otrzymamy wartość funkcji, czyli f od x, więc do tabelki wpisujemy x oraz f od x, następnie wymyślamy 3 dowolne x, 3 dowolne liczby ze zbioru liczb rzeczywistych, bo zauważ, że dziedziną tej funkcji. Ma być zbiór liczb rzeczywistych, czyli dziedzina. Dziedzinę powinniśmy kojarzyć właśnie z tymi wymyślanymi przez nas x'ami, które możemy podstawić do wzoru. No więc tutaj wstawimy minus 1, 0, 1. I teraz tak kolejno. Minus 1 będziemy mnożyli przez 2, 0 pomnożymy przez 2 i 1 pomnożymy przez 2. Jeżeli minus 1 pomnożę przez 2, to otrzymam minus 2. I od tego należy jeszcze odjąć 1, a zatem wynik to będzie minus 3. W drugiej kolumnie mamy 0 razy 2 to jest 0, odjąć 1 to minus 1, no i 2 razy 1 to 2, odjąć 1 to 1. Otrzymujemy punkty o współrzędnych minus 1, minus 3, 0, minus 1 oraz 1, 1. Trzy punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych, to jest pierwszy punkt, drugi i trzeci punkt. Przez te punkty prowadzimy prostą i w ten sposób otrzymujemy wykres funkcji f od x to się równa 2x odjąć 1.